można powiedzieć, jeździ doskonale, prowadzi się no jak na starej takiej małej kanapie, wszystko płynnie wybiera, także myślę, że w 77 Czesi szybko nadgonili chyba po Niemcach, że trzeba opanować i te gaśniki i trochę na przykład tych silników wziąć coś do siebie i no, to by nie było współpracować. No ale efektem jest, najpierw chyba zaliczyłem stopką centralną. Efekt jawy T20 chyba dobrze, jak nie to mnie poprawcie, Pionier. A później efektem właśnie były te motocykle, motorowery. I łącznie z tym modelem, to znaczy bardzo podobnym, różniącym się tylko i tak naprawdę pakiem i zdjęciem owiewek, Jawa Mustang. Chyba sport, tak? Ale te T20 to tu zwariowały. Ja powiem tak, myśmy się z sąsiada śmiali, jeżdżąc na motorynkach, ale my łebki pchaliśmy, a on jeździł. Także dzisiaj to doceniam. Wspaniały motorower. Można przemierzać, nie hamować tak naprawdę, jechać spokojnie w dwie osoby, bo już próbowaliśmy. No i nawet takie enduro tereny. Radzi sobie naprawdę świetnie. Trochę odbijają kamienie, ale z drugiej strony to jest motorower, a nie motocykl. Ale czuć się trochę nim jak na małym motocyklu. Drobnym, lecąc przez te połany wspaniałych lasów i łąk, można zachwycać się drugim biegiem i pomykać, mijając te wszystkie zagłębienia. Coś pięknego. Dziś podobno święto pracy, znaczy nie podobno, no tylko tak jest, ale każdy dzień dla nas jest dobrym, żeby pracować nad sobą, stawać się coraz lepszym i przemierzać się kilometry pięknych dróg naszych polskich i świata na świetnych dwuosobowych motorowerach marki Jawa. Jedyne 2,99. Jeżeli chcesz wesprzeć mój kanał, moje konto to 0005566. Żartuję oczywiście. Jadę sobie dalej, bo łzy mi aż lecą, ale to z wiatru. No i chyba z radości, że się tym jedzie. Co można o tej T20 jeszcze? Czekajcie, pokonam ten zakręt. Płynnie. Kujeczka, idziesz. No nic. Dwusuwowy silnik. Z 77 roku. W ogóle nie jest po remoncie. Nie dotykany nigdy. Po prostu daje radę, naprawdę. Ta Jawa, ta kaczka tam, tak zwana nasza, opa! No, wyciska łzy. Łzy na plecach, także dzieje się. I tak dwójeczką możemy sobie lecieć, podziwiać widoki. Jeziora, lasy, łąki. Także ja wam powiem, że to jest super przejażdżka to miała. Tak naprawdę, naprawdę. Tak naprawdę, naprawdę. Matko i córku. Także jeżdżę tu sobie po polu. Dremordę do was. No bo jestem na polu. Ale już muszę zwolnić, bo już mnie ręka boli od tych dwóch palcy. Popatrzcie, jeszcze kilka widoczków na Jawie. Trzeba dahomować, bo tu na dwójce to trzeba powoli. Muszę powiedzieć, że to jest beautiful motorower. Czesi dali radę, tak mówię. Szkoda tylko, że u nas ograniczali w tych kilometrach. Ale mam drugiego o tym samym silniku, który naprawdę robi taką samą robotę jak ta Jawka. No można poszaleć.
mamy trochę gara tutaj na górce. Dałaby się trójka. Dobra, bez szaleń, słuchajcie. O zdrowie, bezpieczeństwo trzeba dbać, szkoda motoru, ale czasami trzeba dać gara, nie ma co się przejmować, po to one są. To co dziś widzieliście, to wolne przejazdy. Kończymy. Piękny dzień, piękny 1 maja, następny jest drugi, trzeci. Im więcej jazdy, tym lepiej. Czy ona w ogóle pali? Sprawdźmy to, czy ona pali. Odkręćmy to paliwo, nie wstydźmy się powiedzieć, że się odkręca. No to może lewą, żeby mi nie spadła. Dobra, paliwa brakło. Znaczy, na rezerwę musiałem przełączyć. Powtórka. Gdzie to? To musi pan. Podziękował. Zapraszam do czynnej jazdy. A ja uciekam odpocząć. Dać sprzętowi. Siema.